No dobrze, jeszcze raz, bo miałem 120 klatek na sekundę i tutaj tylko 20 sekund miałem, takie buforowanie mam w kamerce. A więc tak, doszły dwa transformatory, takie, znaczy jeden transformator doszedł do tego co pierwszego, który już był. One są równolegle spięte, tak żeby prądowo wyrabiał mi wzmacniacz, ponieważ tutaj większej napięcia na końcówki nie dam niż te elwy pozwalają, czyli 40 V razy 2 na każdą elwę. Stabilizator 15 V, przy okazji zasila odtwarzacz DVD, tutaj mam z tyłu podłączony. Do karaoke, słuchajcie, to będzie taki sprzęcior do karaoke też między innymi. Tutaj mamy wejście na dwa mikrofony, tu mamy między linię a mikrofon taki ala mikser, ala mikserek. Czyli możemy sobie zrobić mikrofon, tu mamy wolumę. Mamy volume, czyli siłę głośności. Mamy sopran. Sopran, środek. Środek na, ustawiony na 3 kHz. I mamy bas, znaczy odcięcie 100 Hz, nie? Bo powyżej 100 Hz, ogólnie powyżej 100 Hz jest tak zrobiony filtr przy korektorze, że nie puszcza poniżej 100 Hz. Co tu zostało dalej jeszcze? Zostało teraz tak, zrobić tutaj zamknięcie. Od góry pójdzie też jeszcze... myślę, że najlepszym rozwiązaniem, bo tutaj miałem pchać jeszcze jakiś odtwarzacz, nie? Albo jakiś taki tego typu odtwarzacz. Ale to na płyty to nie za bardzo, a tak sobie myślałem, że MP3 na USB tutaj wstawię, żeby to miało Bluetooth i MP3, a w końcu sobie doszedłem do wniosku, że od góry tutaj zamontujemy tableta i będziemy mieli i Bluetooth, i MP3, i Wi-Fi, i 3G, także YouTube na pod ręką, nie? O ile będziemy, będziemy potrzebować, słuchajcie, no i głośnik powstaje. Słuchajcie, z tyłu to wygląda prawie jak PW. W sumie wejścia są te same, wszystko jest to samo, a tutaj mamy okrojoną jedną końcówkę przerobioną. Limitery te są wykasowane całkowicie. Nie szło go ustawić do 15 ohmowego głośnika, bo to ma teraz w tej chwili ma 15 ohmów ta kolumna. W każdej chwili jest możliwość podpięcia drugiej, także wyjdzie 8 ohmów na kanał, czy no, bo to jest tylko mono. Piecyk, taki piecyk do, może być do gitary, może być do karaoke. Mamy dwa wejścia, jedno mamy mikrofonowe, drugie gitarowe. Z tyłu mamy wejścia liniowe, wyjście z tego mikserka, także możemy sobie podpiąć drugą końcówkę mocy dodatkową. Wejścia, dwa wejścia liniowe przełączane też z tyłu. Z tyłu mamy sumę. Słuchajcie, tutaj mamy sumę. Mamy sumę. Możemy sobie sumę postawić, żeby nikogo nie korciło, to sobie z tyłu nawet nikomu nic nie mówić. Że tak powiem na imprezie, że tam jest taki ala limiter, żeby głośniej nie można było zrobić. Możemy tutaj zrobić na maksa na tym mikserku, a z tyłu i tak ograniczymy moc sumą, nie? Dobra, nie puszczamy muzyki. Myślę, że prezentacja sprzętu. A, dojdzie jeszcze krata naprzód. Słuchajcie, dojdzie jeszcze krata naprzód. Tutaj sobie wygrawerowałem na tej mojej małej grawerce. To jest aluminiowa blacha z przodu, aluminiowa tutaj blacha na korektorze.
dobra, słuchajcie, sprzęt na karaoke już praktycznie skończony. Ja tutaj może takie delikatne światełko jeszcze tu dopalę, żeby było cokolwiek tu widać. No dobra. Tu góry jeszcze nie malowałem. Tutaj mamy wywieczniki na... Po prostu musi być przewiew tego wzmacniacza. Się udało mi wycisnąć z niego te 80 W, tak jak chciałem. A tylko z tego powodu, tak jak widzieliście, te dwa trawka. Co poza tym? Poza tym co? No tutaj jeszcze jest wejście na tableta, jeszcze wejście tutaj na te dwa mikrofony. Przełączane tutaj mamy te wejścia. Mamy przełączane te dwa mikrofony, że możemy sobie przełączyć, nie? Tak jakby zmiksować dwa mikrofony. Oczywiście wszystko idzie przez korektor i później na sumę. Z drugiej strony jest suma, jest wyciszona. Specjalnie jest podpięty tutaj taki odtwarzacz Lenko samochodowy do DVD, bo karaoke będzie lecieć z DVD. Ale nie tylko. Tutaj jeszcze tego nie malowałem, właśnie, bo tutaj będzie wydrukowany na drukarce 3D taki statyw, stojak, taki dosyć sztywne etui do tableta, bo tablet, słuchajcie, on będzie tak delikatnie pod kątem, o tutaj gdzieś w tym miejscu będzie, o tak o, i to wszystko będzie praktycznie pancerne, żeby nie było wyprowadzenie, dotyk też będzie za szybą, także nie będziemy, no, nie będzie dotyku, tylko będzie trackball, nie? Tutaj z boku zrobimy takiego trackballa, a to jeszcze nadbudówka na to, no. Dlatego ta deska jeszcze nie jest obita, nie, ta sklejka nie jest pomalowana, nie jest obita w tej skórze. No i co, no gra, no. Przełączmy na coś innego, zobaczymy, co tu jest, jakieś disco polo. Nieważne, że disco polo, grunt, że polskie. O, mamy tekst. No, teraz nie ma tekstu. I będzie praktycznie to na tyle, słuchajcie. Pozdrawiam serdecznie. Życzę wam wesołych świąt, bo to już święta. Dzisiaj głośno nie gramy. Mamy trzy drożno kolumnę. Praktycznie ona dobrze chodzi do wokalu. Dobrze do wszystkiego. Do gitarki jest też. Przede wszystkim można sobie podłączyć mikrofon, gitarę, nie? Dwa wejścia niezależne, jedno, drugie. Pozdrawiam. I liczę na łapeczki w górę, słuchajcie. Wszystko gra. Możemy dowalić czadu. No nie będziemy przesadzać, słuchajcie. Dobra, dzięki za filmik. Do następnego odcinka za tydzień.